Siemaneczko! Dziś, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Bitew Klanowych. Żeby nie było, od razu mówię, ja tu tylko sprzątam, bo dowodzić będzie dziś Piotr. Przed nami trzy fascynujące bitwy, szczególnie te na Esterfale. Zapytacie, jak to możliwe? A no bo i nim ostatnio sporo pogrywam, na starość potrafi już tylko kampić, smuteczek. A tak na poważnie, zaczniemy od dwóch bitew z włoskim klanem, na początek mapa Himmelsdorf, a potem przejdziemy do rozbijania kampy. Zapraszam do oglądania. Patrzcie, strasznie. Tylko Kienko, rushuję? Ja pierniczę, tak. Widziałeś, co się dzieje. Wróćcie tymi na mordownię. Przez mordownię puszujemy, tymi zajmujecie to z trzecich w bok. Bad. Ja będę sam na chwilę. Ej, cofnijcie, halo, alfabet, niż się. Ci koledzy stąd, dawajcie tylko ładne. Oni jadą środkiem, kurwa. No tak, no to idealnie. Już są na bazie. Zabijcie to i to! To! O kurde, tu light. Nalot będzie fajny. Za 10 sekund dopiero będzie. Oni w tych wyjeżdżają. Bo mieliście wszystkim tu wjechać, żebyście zesplitowaliście, retardy. Musimy tutaj pomóc, hej, panowie, tu jest nas za mało. Tu musimy dojechać czołgi, ej, tu musimy dojechać. A miałbyś wszystko, a te beczki, no dobra, nieważne. Dawaj, bo coś będziemy zrobić prawo. No, zgadaj. Tych spraw. Mam dwie jeszcze. Panowie, oni stracą czas na mnie, wjedźcie w to, kurna, no lol. Na co wy czekacie? Bartek, wypuść mnie. Już, dobra, jednego już, przerzuciłem. Ja ładuję bez. Jeden ma glebę. Tylko z prawej za free jest. Ładuję. Te dłonie. Też ładuję beczką. Ha, kurwa. Ej, ty porobimy, tak? Ej, ta, porobimy to. Ej, 907 mnie goni, on jest jakiś upośledzony, ten gość. Odetnę tego 907, żeby go nie przewrócili. Pomóż mi z tą 113. Pomóżcie też 113. Wygracie to, easy. Tutaj pomóżcie siódemce, żeby jeden nie wstał. Jeden, żeby nie wstał. Aha, dobra, fajnie. Lewa 113. Odbiłem. Weź go w postawę nogi, daj mu szansę. Nie, kurwa. Mój człowiek. Kończę. To ten, on po mnie jechał, baczata koni 907. Słuchajcie, jaka akcja jest, słuchajcie. 1-9-7, przykro mi się do mnie, kurwa. I teraz go przerzuciłem. I tam stoi, kurde, bok. Nice, nice, multi 200 IQ. Sick, no. Za łatwo to nie było, ale na szczęście potyczkę kończymy w dobrym nastroju, ponieważ no było śmiesznie, zdecydowanie. Ten 907, nie ukrywam, że strasznie dał ciała, że tak podjechał do mnie blisko, ale chyba też nie spodziewał się takiego scenariusza. Tymczasem mogę powiedzieć śmiało, że przychodzimy już do mapy Runeberg, gdzie nasi rywale będą się zdecydowanie bronili. Czy uda nam się rozbić kampę? Zobaczymy. Dobra. Kurczak, jesteś na typie? To jesteś. No. Rób to samo co tutaj, sam. No. I niech jeden typ gdzieś tutaj będzie. Pomaga ci to spotować, tam na spokojnie gracie. Wszystkie Chińczyki od razu tutaj idziemy, tylko bez spota bądźcie. Bądźcie gotowi, nie pikujcie, nic nie róbcie. Alfabet, możesz to spotnąć na początku. Beczki też tutaj. Typy 5-3, które nie wymieniłem, jadą tędy i skręcam tutaj w prawo, też czekają. Że jedziecie tędy, tu dojeżdżacie, nie jedziecie przez środek. Mam problem, nie wiem co zrobić, dowódca się nachlał i nie wiem co zrobić, może masz dla mnie porady? O kurde. Ja już mam jechać od razu do was, jak otworzyłem? To, F7 kliknij. Patrzę, czy kto? SOS, kto? Ja pytam, czy dojeżdżasz do was. No kto jest ja? SOS, naciśnij. Alfabet. Ta, patrzę, ten, dobra. No to już jest, patrzę. To ma spota, kto cię spotnął? Ta beczka? Nie. Spot jest ten, on teraz gdzieś jest. Dzięki. Co? On gdzieś tutaj. Tutaj może stać. Siódemka, dojdź do wszystkich, proszę, nie kombinuj. I nikt nie zbierze nic. Ja patrzę na tego. I zrobimy tak, teraz dajcie mi coś powiedzieć. Typy 5, te 3, co są, ruszą tędy. Będą tędy sobie rushowały.
żeby ostatecznie dojść tutaj dotąd. Dotąd to. Tak? Beczki okay. Się ustawiają, żeby zrobić damage, a tym wszystkim uszujecie tędy, tędy, tędy i wbijecie się w to. Więc oni będą musieli jednocześnie strzelać w typy i w was, więc to musi wyjść o wiele lepiej. Tylko nikt się nie zatrzymuje. Jak ktoś ma traka, to niech powie, mam traka, omińcie mnie. Nie ma opcji, że się zatrzymacie. Chyba nie ma bata, wiesz? To chyba nie ma. Zabić. Co? Ja zaraz sprawdzę, czy jest. Bo strzelam, nie dostaję spota, stoi jak debi na środku okay, pola. Okej, dobra. Jesteście gotowi do tego, co powiedziałem? Tak. Dobra, jest, to typy tu jest, pierwsze. Tu jest, bacze, tu jak typy będą tutaj, 100%. To my ruszamy tym wszystkim. Dawaj. Okay. Raczej fontanna bardzo. Ja go zaraz spotnę. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Ja patrzę batany. Trzy opa. Czy spot mam? Na trakuje trzy. Pingwin jest jechać, na jechać, jechać, jechać. Trzy zaraz. Dobra, ja jestem na trakuje. Jest baczat. Bat. Robię go, robię go. Tutaj jest nice, 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 nice. Typami, jechać, jechać, jechać. Nie, okay. Nie pchajcie wraku czy coś. Jedźcie razem, musicie to zająć. A tym wszystkim, bez zatrzymania, patrzcie, tu jest mało czołgów, jest strasznie dużo tutaj, bez zatrzymania, wbijcie się w to. Ja nalotem jeszcze. Fokus heavyka. Heavyka nalotem zabij jak możesz. Nice, nice, nice. Dajś, bez zatrzymania. Jedź, musi ich ominąć. Jadę, jadę, jadę. Dawaj, 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 jesteś strasznie szeroko jesteście. Zablokowałem trójkę przejazd, Piotr. A, dobra. To omińcie ją. Środek może zastąpić i z siódmy wyjechał jak idiota. Tutaj od tej strony gdzie jestem, wiecie, a i tu gdzie ja jestem, wiecie. Ten ty robisz tego jest 7? I 7, pojechał. Kończycie tego i 7. Nice, nice, nice. Tak, 7. Zabijcie te mausy, zabijcie na mausy najpierw. Wiecie, Leszczyk, zasłoń mnie. Leszczyk, jedźcie, 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 jedźcie. No jak wiecie, wiecie, wiecie. F3. Zabijam. A trójkę, 5-1 teraz? 5-1 przeładował chyba. Ładuję. Pomóż tutaj trochę. Chodź po typy, Czarek, może miasto. No, jadę. Z tą. Tym razem to nie. To zostań może tutaj, bo zaraz to się obróci. To nie może tak stać. Zostań to. To zabijemy zaraz. Ty 5 bokiem jedzie. Co ty? Ładuję. 5 sekund. Przyjmuj. Daj, Matyk. Matyk, pikuj. Bok, czekaj, już pikuję. Fałka we mnie jebnie. No trudno. Jak na damage patrz, zobaczcie, kurde. Czas na troszeczkę szczerości. To było nasze drugie podejście do tej kampy. Nasi rywale teraz zmienili także pozycje, które ostatnio mieli. Wydaje mi się, że były one jeszcze gorsze. A tak naprawdę w pierwszej rundzie też spokojnie można było wygrać, tylko my sami popełniliśmy parę błędów, więc Piotr i swoje porejżował. A właśnie, skoro jesteśmy przy rage'u, to zaraz może co nieco tego rage'a usłyszycie. No wiecie o tym, że Piotr bywa nerwowy, czasami się potrafi wkurzyć, ale też dzięki temu jest zabawniej. Ta potyczka spokojnie wygrana. Widać, że ta kampa na północy jest do rozbicia, ale też niemałe znaczenie miało to, że ta kampa była złożona z zbyt dużej ilości po prostu mausów, które są słabe do kampy, lepsze są typy, no i także mogli wziąć więcej etrujek, które jeszcze lepiej mogłyby po prostu przytrzymać akademiki, czyli pozycje na A6, A7. A tymczasem lecimy do Estervała i mapy Dębina. Tu niech się ustawią reszta konkurorów, tu się niech ustawi Street ze Stebekiem. Medy zajmują sobie to z WZ-ami, baczetami do końca. Strasznie ci chodzi słuchać. No, no, sobiutko. Mam ci desperatę, okej? Okay? To ja jadę. Dawaj. Za te dwa gunmarki na lewo. Mówisz, masz. Baczata? Możemy? Paro? Jadę, jadę. Jak się wywiali na swym medem na open. Będzie chciał we mnie wjechać. 140 na gąsce. Patrz tam, musi go zabić teraz. Dawaj, 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 dawaj. Nice. Piór, ja mam spota od razu jak coś. Arta KD. Mam spota już. Spokojnie, nie mam spota. Słabą muszką. Ja to wiadomo. Nie, baczę po prostu. Teraz coverujcie mnie na razie, nie podejrzewajcie na close. Ja na lutu już okay. Jest jakby co. No. Ja się czuję. Tak, on uciekł. Ja w sumie sobie tu podjadę, może co? Uwaga! Albo?
Oj. Aha. No cover, cofnijmy na cover, Tu musi wymienić. Dobry deal powinien polecieć. Zostać tu, czy ty zostajesz? Jeden może zostać ze mną. No to jeden. Ja zostanę. To jest wielo raz. No i po raz. No dobra, to powinniście oddać się damage za niego, nie? Powinni. No, powinni. I nasz test zaraz zjedzą, nie? Jak was zjedzą, ty pierdolisz, gościu? No to jeśli farmicie jak psów. Macie tutaj budynki, możecie się cofnąć, crossa założyć. Oni mają dwa medy na bazie ciągle. Tylko przebijajcie te 907, bo mało im HP zabieramy. Mam za PCR-ów trzeba strzelać, jak chcecie przebijać, nie? Pysiek, zgrupujcie wszystkim, nie zatrzymywać się, nie snajpicie! Macie jechać! To jest obiak, jedzie po was. Jechać counterpush. No to Baczat może go zabić ze stebekiem, Czarek. Panowie, to oni kurna potrzebują wsparcia, no przyruszcie się do nich! Ci pomagam. Ile masz prostych, Martes? Ja mu też pomagam. Tam jeszcze jedną. To nie jest tutaj jeszcze wygrane, trzeba tam pomóc, a jeszcze kurna. tu macie bicie? WZ wełnia, patrz. A jest to, jakie masz bicie? Czemu ta WZ stoi? Halo? Nie. Dlaczego ty się zatrzymałeś? Wejker! Dobij tego obiekta, dzięki. No, wyjebane mam w obiekta. Dobrze, mnie bijam. Ja zginę. Trzy czołgi się nim zajmują. Jak macie jechać, to macie jechać. Nie wiem. Ja tu spotkuję tego obiekta, psa. No to wygram. 230 tu są. Tak, jest to B. Ale mnie zbrytywałeś tym czołgiem, nie? Ja pierdolę. Zabijecie te WZ tam dzisiaj, czy...? Wejher, wyje ci przyjmie jak coś, okej? Okay? Dobra. Już kończą. Kończę obiekta. No. No i co? Terful Hapements. To mów siódemkę, że zabijesz ten czołg, bo ja przez to zginąłem. Znaczy ja go nie zabiłem, ja dałem jedną paskę. No dobra, ale anyway, że go zabijecie czy coś. Gdzie ty jedziesz tutaj? No, jedź tutaj i ich zabij, bachur. Jak to partę pojedzie? Partę na full HP? No się schowa. Tylko razem, wiecie, nie pojedynczo. STB już jest zamknięty, on stąd nie ucieknie. Zabijcie go. Ja sobie go dobiję. Ja sobie go dobiję, kurde. To jest team play, wykonałem siódemkę. Snipe medów robili na początku. A sobie siódemkę dobiję. Ile macie damage na konkurory? Tam też ma pewnie 0 albo pestkę. Nie, przeszedł nam zrobił pestkę i nikt więcej tam chyba pestki nie dał, jak oni wyjechali. Tak? Ja mam albo jedna pestka tam weszła na mi się wydaje, że stąd powinniście mieć i zbicie jak oni... Powinni mieć, ale trochę dużo dwie pestki chłopu. Przyleciały przy ich wyjeździe, jedna się odbiła. I tylko chyba ptaszyna zrobiła pestkę na ich wyjeździe. No ja zrobiłem. Z tego co widziałem. Kurde, a się nastrzelałem w tej bitwie, powiem wam. Top damage na 100%. Tak, ile zrobiłeś? Ile? 76. A. Tysięcy? Tak. Jeden na jeden. Już chyba rozumiem ten fenomen STRF-a powoli. Wystarczy stać no. I strzelać. No. Tylko się dość trudno snajpi tym. Bo to jest czołg, w którym trzeba tryb zmienić. No. Może niektórzy bez trybu grają, patrzysz na ich damage, nie wiem.